Oliwier, zdobyłeś dzisiaj swoją drugą bramkę. Jak się czujesz? Bardzo dobre. Są bardzo rad, że ten mecz wygrali. A za tym, za mnie, są bardzo rad. Tak? Powiedz mi, czy ten mecz od początku był dla was prosty? Czy czymś was zaskoczył przeciwnik? Nie zaskoczył niczym. Trener nas bardzo dobrze przyprawił na mecz. A myślę, że od początku grali, co chcieli grać. Także dobry zápas, dobry mecz. Bardzo ci gratuluję. Dziękuję. Grzegorz, 3 punkty, 2 twoje bramki, piękny gol Olivera Prażnowskiego. To spotkanie naprawdę zagraliście bardzo dobre spotkanie w waszym wykonaniu. No zgadza się, rzeczywiście. Mimo, że pierwsza połowa, gdzieś tam duża nerwowość w naszych poczynaniach, ogromna chęć odwrócenia tej złej karty, która niewątpliwie na nas ciążyła. Bardzo fajna bramka Olivera pod koniec pierwszej połowy, gdzieś tam potem już nam się grało spokojniej. Czerwona kartka do drużyny Druteksu, no i grało nam się fajnie, było więcej miejsca, mogliśmy pograć tą piłką, fajnie nią operowaliśmy, stworzyliśmy sobie jeszcze mnóstwo sytuacji, strzeliliśmy kolejne 2 bramki i bodajże chyba zostałem obity, gdzieś tam obrońca chciał wybijać piłkę, chyba trafił w moją nogę, tak mi się wydaje, ale z boiska nie pamiętam. Dużo szczęścia, ale to szczęście no kiedyś musiało przyjść, bo przecież piłka nam nie może wiecznie zabierać. I wygraliśmy pewnie to spotkanie, ale ono nie było na pewno takie łatwe, jakby wskazywał na to wynik.